Dzisiaj w nagraniu będzie Rafał i Michał, czyli dwójka moich oskarżycieli. Jak się zachowują oskarżyciele, jak widzą sprawcę i to jeszcze patrzą na mnie, chcą kupę lat, oczywiście jeden i drugi. I oni mi oddawali sprzęt. No to jak się tak zastanawiam, to mogliby mi powiedzieć, Rafale, przecież my i tak cię zamkniemy, to na co ci ten sprzęt teraz? Może sprzedaj ten sprzęt? Słuchaj, po paru latach to już nie będzie modny, może tak. Powinni mi tak doradzić, może tak, bo tutaj tak to widzieli. W każdym razie miałem nie nagrywać. Dzwoniłem wcześniej do Rafała, mówię, Rafał, tu się nie stresuj, porozmawiamy, jakbyś mi oddawał. I tak chciałem zrobić, czyli Rafał wreszcie miał luz. Tylko że Rafał mi powiedział, że nic z tego, w pokoju nie, że on zejdzie do mnie, proszę bardzo. Będziemy się widzieć na recepcji z Rafałem i z Michałem. Mówię, obaj zejdą, proszę bardzo. A są obok w pokoju, to nie. Rzecz dzieje się na recepcji. Znowu jaja wyszły oczywiście. Znowu jaja panowie wyszły, to może dogadajmy się wreszcie. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. Za chwilę sobie tu ogarniemy, dobra? Pani tu czeka na dyżurnym, tak? Już, tak. Dobra. Ale to nie mogę tam do was wejść, chłopaki? Gdzie, na dyżurkę? Nie. No do pokoju chyba najlepiej, nie? Nie, tylko za chwilę. To jest mój oskarżyciel. No to jak pan nabroił? No ale boi się teraz mnie, mówię do pokoju, gdzie poszli, to nie chcę. Tak, kiedy ten... Rafał, ty miałeś brodę wcześniej? Bo dzisiaj była interwencja. Miał, rozmawialiście z szefostwem? Pogadajcie. Zaproszcie mnie. Mówię, bez nagrywania możemy się spotkać. Z wami, szefostwem, ogólnie, całą tą grupką, no, po to Michał, żeby ci nie robił procesów. No to bo trzeba, ja już mam 6, i 6 minimum, za adwokata 7. Pani zostawiła, czy nie? Dobra, to ja mam zacznę, bo już mam przygotowane. Mamy ten... Jak to będziemy robić? Bo nie wiem, kiedy się będziemy widzieć następnym razem. To uzgodnijmy ja coś. Nie wiem, no ale... Michał, widzisz tego szefa, któregoś. Co będzie mi zatrzymywać i znowu co? Znowu się będzie w kajdankach widzieć następnym razem. Będzie na mnie polować przecież. Po co? To takie czarne scenariusze, panie Rafale. Ale to znowu się będziemy widzieć w kajdankach? Proszę, ja to nie wiadomo. Widzisz, bo wy na mnie polujecie teraz. Skuterem będę jeździć. Dogadaliśmy się, żeby pan przyszedł po sprzęt. A jeszcze jest skuter i ma jazda skuterem. Ja się mikrofon. No tam to jest tego zagrałem zakończone, nie? No ale będzie nowe. Bo mnie złapiecie i co? Nikt pana nie zamierza łapać, nie? No. Chyba, że mi obiecacie, że mnie nie będziecie łapać, to mamy załatwione. Ja pana nie będę łapał. Ja też nie. No wy na pewno nie. Wy to my sobie możemy powiedzieć cześć, a reszta? Drogówka? Drogówka też ma pozamiatane u mnie. My to nie odpowiadamy, panie Rafale. Bo ja nie wiem, czy mogę wam ufać w tym wszystkim, czy może jakiś szef by tu przyszedł i mi coś zapewnił, chociaż na słowo. Ale na razie to nie pan się umówi z szefem, no. Co my mam pan? Kolega, no, no, to no wy obaj już tutaj normalnie byście siedzieli, jakby to był uczciwy proces. Jeden i drugi, panowie. Dobrze. No nie dobrze, tylko tak. Ten sprzęt. Odbieram. Dobra. A właśnie, i tam przyszła opinia pedagogiczna. Ja tam odmówiłem. No. Jest, że jest odmowa napisane? Tak. Odmowa. Tak. To tym razem dobrze. Proszę? Może odmówił pan badania. Tyle mi wystarczy, bo nie wiedziałem, czy znowu dam oszukiwać, czy nie. No biegłem by się działy, popatrzcie, się deści mi zrobili badań. W dniu dzisiejszym odebrałem należący do mnie transmitter, to twoje, tak? Dokładnie. Dobra. I oddaję. A coś do mnie? Jeszcze Rafał. A papier jakiś dostanę? No to jest dla pana potwierdzenie. Pan, jakie potwierdzenie się... dostałem? Papier mi dajcie jakiś. No to ksero najwyżej panu zrobiłem. Ale jak ksero? Na mnie oryginał, do umowy. No pan ma sprzęt, ja mam funkcjonowanie odbioru, tak? Aha, a ja teraz co mam? No ma pan sprzęt. A jak się mogę do tego tłumaczyć albo coś? A do czego tłumaczyć? Co tu się dzieje w ogóle? To jak ja się mogę odwołać? To jest mnie w konia robicie. Nie. To jest normalna wypadka, tak? Dajemy sprzęt, pan go kwituje, że pan go odbiera i tyle. Świetna wymiana. Zawsze idę tak naprawdę. A może bym ci zrobił tak pod świetlicą proces cywilny? Nie stracisz na tym, tylko zyskasz. Po prostu będziesz mówił prawdę i widzisz o tym dobrze. Trochę wiedzy się nauczysz. Słuchaj, trochę się nauczysz wiedzy, a potem za chwilę ty nie będziesz chciał pracować w tych warunkach i ludzi oskarżać. Może tak bym się przekręcił. A któż to za przyjemność, słuchajcie? Właściwie, który to mnie oskarżył z was, bo ja do dzisiaj nie wiem. Dobra, panie Rafale. Że pan to mi napisał ręcznie. Ale dlaczego ja mam znowu ja pisać ręcznie? Ale ile to jest, no Michał co? Zrobił mi inaczej.
A nie, jak mi za pan już napisze. Mam się wracać i to pisać. Co jest chcesz napisać? 10 kwietnia. Co? Bo ty byś miał 13 pozwów. 13 pozwów. 13 już. No bo masz 7 z tamtych i tych 6, to byś miał za 13. No bo patrz, 13 po jednej sztuce po 10 tysięcy, to byś miał do zapłacenia 130 tysięcy. Popatrzcie, tak można was załatwić. Odbieram sprzęt, tak? Tak. Znaczy nie, no tu jeszcze imię, nazwisko pana. No to będzie na końcu. Odbieram. Sprzęt, niech pan... Ile sztuk? Kamera go... Ta, pokaż, ile z tych sztuk może. Ogólnie jest tak. Kamera, ona była zapomniana, ale najpierw mi pan... Dobrze, to... przecież najpierw mogę sobie najpierw sprawdzić, czy to w ogóle działa, co? Może się ona była cały czas w pudełku i jeszcze była zapomniana w takim tym, żeby się... Ale kto był osobą zaufaną w tym przypadku? Sprzęt, kamera. Kamera go prostym, nie wiem, uchwytem. Dobra, tak. Uchwyt. Ale to... Zegarek. Rode. To mikrofon, nie? Greloszek. No to było w takiej folii, żeby to... No, ale to było w porządku zrobione? Chyba co, w folii, w kartonie zabezpieczone... Rafał, ja się jeszcze z tobą będę chciał widzieć. Dobrze. W tym temacie. To robisz niepoprawnie według mnie, w porządku to jest. Nawet nie ma listy tego, co mi tutaj odebraliście. Byście to spieprzyli znowu, tą listę. Zobacz sobie na listę, gdzie odbieraliście mi sprzęt. Tam jest napisane 5 pozycji, a jest napisane 4 sztuki. Teraz powinienem odbierać 5 czy 4. Dobrze. No nie, dobrze, tylko zobacz, sknociliście to. No nie podpisuję, żebyś to wiedział. Wiedział, żebyś to, no i co teraz mam zrobić? No ustawka będzie. Czyli co, nie przyjmuję pan? Przyjmuję to, tylko z tobą teraz chwilkę rozmawiam, mam czas po prostu, żebyś nie robił pod górkę sobie przede wszystkim. Ale jest tam wypisane wszystko w protokole, co panu zostało zabezpieczone. Wypadałoby... Nie zwracam panu tylko tego paralizatora. Wypadałoby pokazać mi ten protokół, co tam wziąłem, widzicie. To, żeś to wzięli. Tak naprawdę powinien mieć to pan... Rafał, tu będzie skarga, słuchaj, tu będzie skarga na to, skąd to wzięliście. Bo skąd to wzięliście? Nie ode mnie. No od pana. Nie, te dwie rzeczy, rodę i kamera, nie było wzięte ode mnie. Odkąd? Te były wzięte ode mnie, tak, a te wzięliście skąd? To też weź to pod uwagę, że to wzięliście od ochroniarzy, te dwie rzeczy. Trzy rzeczy, bo to jeszcze rękojeść. Trzy rzeczy wzięliście od ochroniarza. Trzeba by to jakoś ująć, nie? Jak się z tego będzie tłumaczyć? Dobrze, należy... No masz skargę wtedy. Dobrze, niech pan to podpisuje, a jak nie, to zabieram to z powrotem i będzie sprzęt. Nie, rozmawiamy na temat tego, co mi wydajesz po prostu, rozumiesz? To nie jest tak, że ja sobie przyjdę i sobie odbiorę, bo tutaj widzę, kamera mi nie działa. A Rodę? O, Rodę się przynajmniej załączyło. Tu mi mruga coś, a baterię trzeba ładować, tak? No widzisz, że... Nie było ładowane przez cały ten czas, to co mi pomoże. No świetnie, to się tak zabezpieczyliście jeszcze. Dobra, ja to podpisuję. Zresztą odbieraj mój telefon, jak będę dzwonił do ciebie. No na razie cały czas odbieram. No właśnie, bo ja bym się chciał jeszcze umówić co do tych 6 zarzutów, żebyś mi je przedstawił, czy to sensownie zrobiłeś. No mówię, co ty na to? Bo mi nie zarzuciłeś jeszcze, czyli mam jedną usługę u ciebie, zarzucania. Tak, no i wtedy będziemy się nagrywać. Dobrze. Dobra, umowa? Na razie każdy telefon u pana odebra. No ja dziękuję bardzo, ale mówię, to jak jesteś gotowy na zarzucenie mi, to się spotkamy przy kamerze i bierz mi zarzuca. Możesz mi napisać, że tak zróbcie, napiszcie z uwagi, że nie macie szans wygrać. Po przeanalizowaniu wszystkich 6 jednak doszliście do wniosku, że nie wygramy tego. No zwyczajnie uczciwie, tak? Możecie też tak zrobić, że nie wygracie tego. No może tak być. To tak zróbcie, dobrze. Ja do tego się nie będę czepiał. Bo dobrze, panie Rafale. Ja chcę z wami umowę jakąś zawrzeć. Rafał, bo jak ja ci zacznę robić cywilne sprawy, to będziesz ze mną rozmawiał. No tak. Dobrze. To jak się pan to podpisze. To zastanów się nad moją propozycją. Odrzućcie to zwyczajnie, nie zatrzymujcie na drodze i kiedy się widzieliśmy. Przekażesz wyżej? Oczywiście, przekażę. Komu? Bo ja będę pytał. Komu? No swoim przełożonym. Nazwisko. No i są dostępni na stronie. Nie na stronie, tylko ja chcę wiedzieć, z kim będziesz rozmawiał. Moim bezpośrednim przełożonym są naczelnicy Wydziału Nazwisko, Rafale, i wychodzę. Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego jest nadkomisarz Zięba, zastępcą komisarz Więcek. Do kogo pójdziesz z tym? Jeżeli dzisiaj jest jeszcze naczelnik, mogę przekazać tę informację naczelnikowi. Któremu? Bo ja zapytam, zadzwonię do niego, czy byłeś i co powiedziałeś. Dobrze.
Rafał, do kogo pójdziesz? Na rannej zmianie był naczelnik. Nie, do kogo pójdziesz? Wiem, jeszcze do kogo ty wybierasz iść? Rafał, do kogo wybierasz iść? Jutro przekażę tę informację naczelnikowi, bo będzie... Nazwisko, na któremu? Przekazałem już panu to nazwisko. Rafał, no utrudniasz. Naczelnikowi Ziębie. Ziębie, dobrze. No to zadzwonię do pana Ziemby, tak? Dobrze. Pan Zięba, dobra, będę pamiętał. Dobra, no to Rafał, nie przekazać tej informacji. Ja nie mówię, że dzisiaj, nie mówię, że dzisiaj, tylko mówię, ja chciałbym iść z swoim naczelnikiem Ziębą na ugodę, zwyczajnie. To się umówimy, sobie porozmawiamy. Powiedz mu, że nie musi być z kamerą, niech się nie boi. Mogę przyjść bez kamery. Tyle. Pogadamy, pogadamy, jak się dogadamy, to się dogadamy, jak się nie dogadamy, to będziemy robić tak, jak robicie, tak? Może tak zrób z naczelnikiem. To uczciwie jest. Wtedy ty masz spokój, masz ów ode mnie i od wszystkich innych spraw w przyszłości. Opłaca ci się? Zrozumieliśmy się. Nie wiem, czy się zrozumieliśmy. Zrozumiałeś... Ja zrozumiałem, ja naprawdę rozumiem, co pan do mnie mówi. Dobrze. Ja na pewno naprawdę słucham, za każdym razem. Ostatnio nie słuchałeś o winie, bo ci powiedziałem, czym jest wina, odpowiedzialność, to mi nie słuchałeś, bo teraz mam zarzuty od ciebie, właściwie nie wiem, czy od ciebie. Nasz następny. Proszę bardzo. To miłej służby w takim razie. I miłego dnia życzę. Trzymaj się. The grass is green, but the sun is...